Kuba Wojewódzki Sylwestra spędza za granicą. Jak przystało na gwiazdę, pochwalił się spędzaniem wolnego czasu w Ameryce Środkowej. Swoim ostatnim wpisem wzbudził skrajne emocje. Kuba Wojewódzki rozstał się z Renatą Kaczoruk w aferze skandalu. Chociaż o jego życiu prywatnym mówi się dużo, trudno wskazać, czy nowa partnerka, szumnie ogłoszona przez internet tą jedyną, rzeczywiście nią jest. Dziennikarz pochwalił się zdjęciem z wakacji, a komentarze pokazują, jak skrajne emocje ostatnio wzbudza wśród sympatyków. Gdzie Kuba Wojewódzki spędza Sylwestra? To zdjęcie wszystko wyjaśnia. Na Instagramie Gwiazdora TVN pojawiło się zdjęcie z Ameryki Środkowej. Kuba postanowił przelecieć się helikopterem nad Kanałem Panamskim. Później wstawił zdjęcie z piękną kobietą sugerujące, że ta jest jego nową partnerką. A może by tak rzucić wszystko i tutaj założyć rodzinę, napisał pod zdjęciem w mediach społecznościowych. Przez kilka ostatnich dni jego media społecznościowe zasypywane są relacjami z podróży. W nich pokazuje uroki kraju, a także podkreśla, że świetnie się bawi. Jego Sylwester, z daleka od Polski, zapowiada się bajecznie. Ostatnie publikacje wzbudzają jednak skrajne emocje jego fanów. Ci w komentarzach krytykują różnicę wieku z jego partnerką, a także piszą o jego autobiografii, która zdecydowanie uderzyła w wiele postaci polskiego show biznesu. Jeśli mężczyzna po 50 nie założył rodziny, to marne szanse, żeby ją założy. Nie każdy jest do tego stworzony, napisał jeden z internautów. Kobieta dla kasy nawet z 60-latkiem się prześpi. Ciekawe, czego Wigilię obchodzą tacy lewicowi emeryci i życzenia na jakie święta składają. Żenada, pojawiło się dalej. Zawsze miałeś górnolotne idee, komentuje ironicznie użytkownik Instagrama. Warto pisać książki, są z tego pieniądze, pisze mężczyzna pod zdjęciem. Dziwnie się z panem dzieje. Mimo wszystko, najlepszego w święta i nowy rok, odpowiada w komentarzu kobieta. Trochę za dużo jak dla mnie przygód jednej z pańskich kończyn, ale to się sprzedaje, więc rozumiem. Chyba bardziej przecierpiałam listę pańskich aut, niż byłych kochanek, ale wystarczy, że każda kupi książkę, by sprawdzić, czy się w niej znalazła i jest na kolejne auto, ocenia książkę kobieta, zwracając uwagę na kulisy życia Kuby, które opisał w swojej książce. Okazuje się, że nawet przebywając za granicą, Kuba Wojewódzki wciąż wzbudza ogromne kontrowersje. Mężczyzna wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Jak wynika z jego relacji, nowy rok spędzi w Panamie. Nie wiadomo jednak, czy towarzyszy mu nowa miłość,